Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Łukasz Gibała z tej strony. Jesteśmy na cichym kąciku, a dokładnie tuż koło miejsca zwanego Osada 2000. Pewnie część z Was kojarzy, to taka dosyć kultowa restauracja. Dużo osób tutaj przychodzi, zwłaszcza w weekendy. Ma wielu stałych bywalców, jest popularna i istnieje od dłuższego czasu. Zresztą tu w ogóle na cichym kąciku, moi drodzy, było takie zagłębie gastronomiczne jeszcze do niedawna. Ja sam często chodziłem, czasami do osady, ale częściej do Bezogródka, który znajdował się tam, niedaleko, a osada znajduje się z kolei tutaj, naprzeciwko mnie. I chodziłem tam, ale już nie chodzę, ponieważ wszystkie te restauracje zostały zlikwidowane, za wyjątkiem właśnie Osady 2000. Dlaczego? Dlatego, że ma tutaj powstać Centrum Muzyki, a przy nim wielki parking. Parking wielopoziomowy w tym właśnie miejscu, gdzie teraz ja stoję. Jak to się stało, że Osada 2000 jeszcze jest? Otóż właściciel tej restauracji odwołał się od decyzji o wypowiedzeniu mu umowy najmu przez miasto, bo to jest wszystko teren miejski. No i sprawa trafiła do sądu, trwa ciągle w sądzie. Niedawno, niecałe 2 miesiące temu, sąd wydał taką decyzję, że dopóki nie rozstrzygnie, kto ma rację, czy właściciel, który uważa, że wypowiedzenie było nielegalne, czy też miasto, do tego momentu nie wolno tutaj podejmować żadnych czynności. W szczególności miasto nie może w jakiś sposób ogrodzić tego terenu, zablokować dostępu do niego właścicielowi, nie może też oczywiście zburzyć tego, ani zająć tego w żaden sposób. No i słuchajcie, co się wydarzyło. W ostatni weekend, no rzecz wydaje mi się niebywała, w nocy doszło po pierwsze do zniszczenia stacji trafo, którą widzicie za mną. To jest ta stacja trafo. Została zniszczona w nocy przez koparkę. Jak się okazało, jak stwierdzi właściciel, ta koparka została tutaj, działała tutaj na zlecenie właśnie władz jednej z miejskich spółek i rzekomo przez przypadek zniszczyła tę stację trafo, odcinając prąd i murek, a jednocześnie rano, zaraz po tym wydarzeniu, pojawiło się tutaj około 10 ubranych na czarno i uzbrojonych w broń ostrą ochroniarzy, też przesłanych według tego, co się właściciel dowiedział, przez spółkę miejską, którzy ogrodzili ten teren i uniemożliwili tutaj dostęp komukolwiek poza samym właścicielem. Czyli nie wpuszczali tutaj ani klientów, ani współpracowników właściciela. Ta sytuacja moim zdaniem jest oburzająca. Słuchajcie, no to jest jakiś taki chwyt gangsterski, jakaś bandyterka. No mnie się kojarzy z działaniami na przykład czyścicieli kamienic. Albo właśnie jakichś takich spółek, których było dużo w latach 90., teraz już jest na szczęście mniej, działających na pograniczu prawa, takich właśnie spółek półgangsterskich. A tymczasem mówimy de facto o działalności państwa, bo przecież spółka miejska jest częścią samorządu, a samorząd jest częścią szeroko rozumianego państwa. No to jak to jest możliwe, żeby organy publiczne działały w taki sposób, żeby nasyłały na właściciela, który jest na swoim i który ma zabezpieczenie sądowe, żeby nasyłały ochroniarzy z bronią ostrą, ubranych na czarno oraz żeby rzekomo przez przypadek niszczyły stacje trafo i odcinały dostęp prądu. Słuchajcie, no to jest sprawa ultra oburzająca. Ja oczywiście będę interweniował. Musimy to wyjaśnić. Jeśli to się potwierdzi, co mówi właściciel, a ja wierzę, bo dlaczego miałby kłamać, jeśli to się potwierdzi, no to takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w Krakowie. Ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność, ktoś musi zostać zwolniony. Dlatego będę interpelował w tej sprawie. Ale też mam do Was wielką prośbę o pomoc. Po pierwsze, zobaczycie za chwilę adres mailowy do szefostwa spółki Agencja Rozwoju Miasta, która odpowiada właśnie rzekomo za te działania. Jakbyście mogli też pisać i wyrażać swoje oburzenie. A po drugie, prośba, żebyście ten filmik udostępniali. Tak, żeby on dotarł do jak największej grupy osób, jak największego grona osób, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. No i dzięki temu, żeby ta presja na tę spółkę miejską, ale też na prezydenta, który nadzoruje, na Jacka Majchrowskiego, który nadzoruje wszystkie spółki miejskie, żeby była ogromna presja, żeby absolutnie w Krakowie nie dochodziło do tego typu działań. Mam nadzieję, że no, to był jakiś pojedynczy wypadek i że więcej takich sytuacji nie będzie. Słuchajcie, będziemy w kontakcie, działajmy w tej sprawie wspólnie, razem walczmy o lepszy Kraków, o to, żeby takich sytuacji nie było. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, na razie.